Panie, dziękujemy Ci za tą możliwość, za ten przywilej, który możemy teraz mieć, za słuchanie Słowa, za rozważanie Słowa. Prosimy Cię, abyś działał dzisiaj pośród nas, abyś nas przekonywał o Twoich prawdach. Duchu Święty, otwieramy swoje serca na Twoje działanie. A tak przez to usługiwanie bądź Ty rozsławiony, Panie Jezu. Amen. Kochani, pewien wielki mąż Boży, pewien kaznodzieja, pastor uświęceniowy, pewnego razu zaproszony był na konferencję, podczas której miał rozważać Boże atrybuty, a więc mówić o Bogu takim, jakim On naprawdę jest. Więc miał mówić o Bogu, który jest Bogiem łaskawym, o tym, jakiego znamy najbardziej w naszej dobie, w naszych czasach, ale także miał mówić o Bogu, który sądzi, który jest sprawiedliwy, który potępia, ale także i o tym, który ułaskawia. Miał mówić o Bogu. I kiedy był zapraszany i kiedy jeden pastor zapraszał go, przyjedź bracie, opowiedz, ponieważ masz tak wspaniałe wykłady na temat Bożych atrybutów. On powiedział w ten sposób, że nie wie, czy się na to zgodzić, ponieważ ma to w sercu przekonanie, że jeśli zacznie mówić o tym, jaki Bóg naprawdę jest, to ludzie ze zboru pouciekają. Ponieważ wielu, wielu ludzi traktuje Boga jako świętego Mikołaja albo coś w tym stylu. Albo traktuje Boga inaczej niż tak, jak powinno się go traktować. I tak sobie pomyślałem, że być może jest to jakiegoś rodzaju wstęp do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Ponieważ chciałbym mówić o Bożej sprawiedliwości, którą przedstawi nam pewien werset Bożego Słowa. Boża sprawiedliwość. A więc jak wygląda Boża sprawiedliwość? I na czym ona polega? I od razu powiem, że Boża sprawiedliwość jest zupełnie inna niż ludzka sprawiedliwość. Że Boża sprawiedliwość zupełnie nie pasuje do naszych standardów sprawiedliwości. My sprawiedliwość definiujemy zupełnie inaczej niż definiuje ją Bóg. Bóg ma inne myśli, kiedy myśli o sprawiedliwości. Dlatego powiada, moje drogi są zupełnie inne niż drogi ludzkie, a moje myśli są inne niż myśli ludzkie. Także i w tym przypadku jest podobnie. Zerkniemy do Księgi Ezechiela, 18 rozdziału. Ostatnio dość często używana księga w naszym zborze. Ale zerkniemy tym razem, otworzymy 18 rozdział i przeczytamy troszkę dłuższy fragment, ale jest bardzo konieczne to, abyśmy go przeczytali, ponieważ on nam mówi o tym, jaki jest Bóg, albo inaczej, jak wygląda Jego sprawiedliwość. Od 21 wiersza po 32, no nieco dłuższy fragment. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw. Inaczej, cała jego przeszłość będzie wymazana. Nie będzie mu się przypominało czegokolwiek, co popełnił w przeszłości. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, a więc ta druga strona, i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił, z powodu niewierności, której się dopuścił i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. I oto ludzkie myśli, i oto ludzka sprawiedliwość w tym momencie wychodzi na jaw. Bo oto pytają ludzie w ten sposób, a wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski, alboż moje postępowanie nie jest słuszne, czy raczej wasze postępowanie jest niesłuszne. Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze.
z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił. Na pewno więc będzie żył, nie umrze. I oto znowu na jaw wychodzi ludzka sprawiedliwość. Lecz dom izraelski mówi, nie jest słuszne postępowanie Pana. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne, domu izraelski? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełnialiście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Kochani, ten długi fragment, ale jakże bogaty w treść, jakże określający we wspaniały sposób Bożą sprawiedliwość. Dla jednych jest to wspaniała nowina, ale dla innych jest to nowina, która powinna pobudzać do pewnej refleksji nad swoim życiem. Bo oto w tym fragmencie jakby mamy do czynienia z dwoma postawami, albo inaczej dwoma decyzjami. Człowiek podejmuje w tym fragmencie, my mamy przedstawionych dwóch ludzi, którzy podjęli tak naprawdę dwie decyzje. Jeden podjął jedną, bardziej błogosławioną, albo raczej błogosławioną, ale drugi podjął potępienia godną postawę. To decyzja grzesznika jest tą błogosławioną decyzją, a to decyzja sprawiedliwego człowieka jest tą potępienia godną decyzją. Niezwykłe jest to, że człowiek, który podejmuje decyzję tu na ziemi, skutek tych decyzji odbiera w wieczności. Zastanówmy się przez chwilę, co jest ważniejsze dla nas. Czy to, że zaplanujemy jakieś wakacje, czy to, że z całym entuzjazmem i z całą naszą energią przygotujemy sobie wakacje, urlop, każdy czeka na ten czas. Czy raczej to, aby przygotować sobie urlop na wieczny, na wieki w niebie. Czy nie raczej to jest ważniejsze? Wieczność jest istotna i warto już teraz zadecydować, co i gdzie i jak będzie wyglądała nasza wieczność. Na wieczność należy się przygotować. I kochani, tak jak już powiedziałem, te dwie decyzje, one rzutowały na wieczność. Omówmy sobie przez chwilkę grzesznika. Człowieka, który odwraca się od swojej grzeszności. Człowieka, który ma w swoim życiu pewne doświadczenia. Ciągnie za sobą ogon, bagaż ciężarów, win, wstydu i tego wszystkiego, co było złe w jego życiu. Ciągnie za sobą ten ciężar, którego nie może w żaden sposób odrzucić. Ta nić przeszłości cały czas dotyka go, cały czas jakby jest przed jego oczami. Jego przeszłość jest absolutnie zła. Wstydzi się, czuje ciężar. Ma poczucie winy. Jest winny. Kiedy porównuje swoje życie wobec Bożego Słowa, kiedy przed Jego oczami staje choćby dekalog, 10 przykazań, oto czyta, nie będziesz wymieniał imienia Pana Boga swego nadaremno. Ileż razy to robiłem, mówi pewnie w swoim sercu grzesznik. Kiedy czyta, nie będziesz cudzołożył, albo nie będziesz pożądliwie patrzył na niewiastę. Ileż razy to robiłem, pewnie mówi ten człowiek. Nie będziesz kradł, nie będziesz oszukiwał, albo nie będziesz kłamał. Ileż razy zdarzało mi się to, pewnie mówi w swoim sercu ten człowiek. Ma poczucie winy, porównując swoje słowo do Bożego Słowa. Porównując Boże Słowo do swojego życia. Czuje, że niebo nie jest dla niego. Czuje, że wieczność w niebie, Bóg, ten sprawiedliwy Bóg, święty, który jest oddzielony od Boga, to nie jest dla niego.
czuje w sercu poczucie winy. Patrzy wstecz i widzi tyle upadków, tyle grzechu. Widzi tą zagrodę, gdzie są świnie, w których wylądował razem ze swoim grzechem i ze swoją pożądliwością. Czuje się nieczysty, czuje wstyd. Ale nad tym człowiekiem w pewnym momencie zajaśniało światło. To Ewangelia przyszła do jego serca. Oto każdemu człowiekowi, który chce przyjąć dar zbawienia, oferuje zbawienie na wieczne, na wieki. Oto każdemu człowiekowi, bez względu na przeszłość, ofiaruje zapomnienie tego, co było. Ofiaruje oczyszczenie. I mówi wręcz wyraźnie, tak jak wschód od zachodu, tak oddalę twoją przeszłość, twoje grzechy. Choćby twoje grzechy jak szkarłat były czerwone, jak śnieg zbieleją. Oto nad tym człowiekiem zajaśniała Ewangelia. Ponieważ Ewangelia polega na tym, że człowiek odwraca się od grzechów swoich. I to jest dobra nowina, że nigdy ta przeszłość już go nie dotknie. Że nigdy nie zostanie tak naprawdę wspomniane to, co uczynił. Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby rozprawić się z naszą przeszłością. I człowiek, który do Niego się zwróci, może żyć w pokoju, że to, czego dopuścił się przez całe swoje życie, już nad nim nie ciąży. Że cała jego przeszłość została wymazana. I kiedy stanie przed Bogiem w pewnego dnia, On nie wspomni jego ciemności, jego ciężaru. Nie wspomni tego, co czynił przeciwko niemu. Choćby ten człowiek bluźnił wszystkiemu, co istnieje. Choćby ten człowiek bluźnił nawet Bogu, ale nawrócił się i opamiętał. Ma szansę, aby to nigdy nie zostało wspomniane. Człowiek dostał szansę na to, aby cały wstyd i ciężar został zabrany. Ale tak jak już to było na początku wspomniane, ktoś za to zapłacił. Jezus Chrystus, Boży Syn, zapłacił za to najwyższą cenę. Swoje życie dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I teraz pozostaje nam pytanie, czy więc słuszne jest postępowanie Pana? Tak jak Izrael, albo tak jak lud Boży zadawał mu w tym momencie pytanie. Czy słuszne jest postępowanie Pana? Człowiek, który całe życie grzeszył. Człowiek, który całe życie bluźnił Bogu poprzez swoje czyny. Człowiek, który całe życie chodził przeciwko Bogu i czynił wszystko absolutnie przeciwko Bogu. Nagle dostaje szansę, aby to wszystko mu zostało umorzone. Czy słuszne jest postępowanie Pana? Ludzie zadawali sobie to pytanie. Jak to jest możliwe, że człowiek nie musi zapłacić za swoje grzechy? Jak to jest możliwe? U Boga jest możliwe. Pan Jezus powiedział, zbawienie u ludzi nie jest możliwe, ale u Boga jest możliwe. Dlatego mówimy o Bożej sprawiedliwości, nie o ludzkiej. Ponieważ ta sprawiedliwość, o której teraz mówimy, nie istnieje wśród ludzi. Oto człowiek, który zaciągnął dług, musi go spłacić. Takie jest prawo u ludzi. To nie jest prawo Boże. Człowiek, który zaciągnął dług, choćby w banku, i przy tym nakłamał i naoszukiwał, aby dostać jakiś milionowy kredyt. I oto pomyślał sobie w sercu, żałuję, chociaż mam na koncie miliony, żałuję. Pójdę do banku i przeproszę, bardzo z serca za to, że oszukałem i okłamałem. Czy mu ten dług umorzą za to, że przyszedł przeprosić? Nie. To, co zaciągnął, będzie musiał przez całe swoje życie spłacać, ponieważ takie jest prawo ludzi i taka jest sprawiedliwość ludzka. Człowiek, który czeka w celi na karę śmierci, choćby opamiętał się, choćby nawrócił, daleko więcej niż każdy z nas, jak tu siedzimy. Choćby jego opamiętanie było tak szczere i wobec Boga byłby absolutnie czysty, to jednak umrzeć będzie musiał w niektórych krajach, gdzie kara śmierci obowiązuje. Będzie musiał umrzeć, choć się nawet nawrócił, ponieważ takie jest prawo ludzkie, ale to nie jest prawo Boże. Boża sprawiedliwość jest inna niż sprawiedliwość ludzi. Ale oto przed nami druga decyzja, druga postawa. Człowiek sprawiedliwy. Człowiek
sprawiedliwy, człowiek, który już przeszedł tą drogę, który opamiętał się, który wyznał Bogu swoje winy. Człowiek, który nawrócił się, dochodzi do momentu, kiedy on jednak stwierdza, że odwraca się od Boga, zaczyna grzeszyć, wpada w grzech. Człowiek ten wie, co to znaczy odpuszczenie. Człowiek ten, który stanął wówczas przed królem z wielkim długiem, usłyszał od króla: daruję ci ten dług. Darowałem ci ten dług, możesz iść wolny, nie będziesz musiał go spłacić. I w radości idzie i napotyka swojego dłużnika, który był winien bardzo mało. Nagle oczekuje od niego: dawaj mi ten dług, który mi byłeś winien. Oddaj mi go. I oto oczekuje tego długu z powrotem. I kiedy król to usłyszał, pomyślał sobie: daremna była łaska, którą mu okazałem. Oto idź na potępienie wieczne. Człowiek ten wie, jak smakuje łaska. Człowiek ten wie, jak smakuje łaska, ale dopuszcza się grzechu, odwraca się od swojego króla, od swojego Boga, który go obłaskawił. Odpada od łaski, odpada od Boga. Kiedy mówimy o odpadaniu od Boga, to mówimy trochę na przekór temu, co słyszymy w wielu kościołach i w wielu zborach, może innych denominacji, a może i nawet wśród nas. Kiedy mówimy o odpadaniu od Boga, niektórzy by się sprzeciwili, że od Boga nie da się odpaść, że jeśli człowiek się nawróci, już zawsze będzie zbawiony. Ale to nie jest prawda. Boże Słowo mówi wyraźnie, że choć Stary Testament o tym mówi, Nowy Testament także, jeśli sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości, od Boga, to nie będzie mu pamiętane to wszystko, co sprawiedliwie czynił, ale będzie potępiony. To jest przestroga dla nas, którzy skosztowaliśmy, jak droga jest łaska. Apostoł Paweł, ten wielki człowiek, apostoł narodów, który przemierzył kilometry z Ewangelią, tak wiele uczynił dla Boga, ale miał świadomość jednego, że jeśli by nie ujarzmiał swojego ciała, jeśli by nie pracował nad tym, aby ciągle ujarzmiać swoje ciało, choć był zwiastunem Ewangelii dla wielu, mógł być odrzucony. Sam to powiedział. I powiada: bacz się, bracia, aby nie było wśród was jakiegoś złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga. A więc to nie jest tak, że skosztowaliśmy, jak droga jest łaska, doświadczyliśmy łaski i teraz możemy żyć jak chcemy. Powiada jeden z autorów listu Nowego Testamentu: to są ci, którzy łaskę obrócili w rozpustę. Więc łaska, łaska i mogę czynić wszystko, ale to nie jest prawda. A więc czy pozostaje nam to pytanie, czy słuszne jest postępowanie Pana? Człowiek, który był całe życie sprawiedliwy, człowiek, który czynił tak wiele, człowiek, który wytężał wszystkie swoje siły, był liderem, był może pastorem, wielkim sługą, ewangelistą. Czynił tak wiele dla Pana, poświęcił wszystko. I upadek w grzech, popadł w grzech. Dlaczego ma być potępiony? Tak wiele przecież zrobił. Mam tak wiele dobrych uczynków, że przykryją one moje upadki. Ale Biblia mówi inaczej. Żadne nasze dobre uczynki nie przykryją naszych złych uczynków. Nie jesteśmy w stanie jakby tego zrównoważyć. To nic, że przeprowadzałeś jakąś starszą panię przez pasy. To nic, jeśli twoje życie jest pełne brudu i grzechu. To nic, że przychodzisz do zboru co niedzielę, może we wtorek. To nic, że spełniasz te wszystkie uczynki, a w domu jesteś wulgarny, oszukujesz i tak dalej. To nic. Nic nie pomogą nasze dobre uczynki, jeśli nasze życie jest pełne grzechu. Jeśli nasze życie jest pełne ciemności. Więc sprawiedliwość Boża polega na tym, że grzesznikowi, który się nawraca, odpuszcza się wszystkie winy. Więc nie pamięta się wszystkich jego przewinień.
Ale z drugiej strony, sprawiedliwość Boża polega na tym, że sprawiedliwemu, który odchodzi, nie pamięta się jego sprawiedliwości. To jest właśnie Boża sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość sprawiła, że Łotr na krzyżu, którego całe życie świadczyło przeciwko Bogu, w jednej sekundzie został ułaskawiony. Jemu umorzono cały dług. W jednej sekundzie. To sprawiedliwość Boga sprawiła, że Salomon, który całe życie żył dla Boga, ale w ostatnich dniach odpadł od Niego, całej sprawiedliwości nie została, cała jego sprawiedliwość nie została mu poczytana. To sprawiedliwość Boga sprawiła, że prostytutka, która się nawróciła, nie oglądała kamieni, które lecą w jej stronę, ale zobaczyła tego, który ją ułaskawił. Ale też sprawiedliwość Boża sprawiła, że Ananiasz i Safira, którzy byli cały czas w zborze i być może spełniali dobre uczynki, jednego dnia zostali uśmierceni. To jest sprawiedliwość Boża. I o tej sprawiedliwości mówimy. Sprawiedliwość Boża, która największych zbrodniarzy może ułaskawić, a największych ludzi sprawiedliwości może potępić. To jest sprawiedliwość. To ta sprawiedliwość, która by największego zbrodniarza wszechczasów, może Hitlera, może Stalina, którzy by w ostatniej godzinie swojego życia upadli na twarz i powiedzieli: żałuję Boże wszystkiego, co uczyniłem, mogłaby obłaskawić. I byśmy musieli mówić: bracie, do takich ludzi, czy się z tym zgodzisz, czy nie, taka jest sprawiedliwość Boża. Kochani, przeczytajmy dalszy werset tej księgi, 33 rozdział księgi Ezechiela. Od 10 do 20. W zasadzie mówi o tym samym. A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego: tak mówiliście. I może zgodzisz się dzisiaj z tym wersetem. I wiecie, mówię to w takim przekonaniu, że być może jest na tym miejscu osoba, której właśnie to dotyczy. Widzisz swoje życie i patrzysz w przeszłość i widzisz wielki ciężar. Przyszedłeś na to zgromadzenie z wielkim ciężarem. Zaiste ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć? Patrzysz na swoje życie i widzisz mnóstwo upadków. Patrzysz wstecz i jest ci wstyd. Jest ci wstyd, przychodzisz do zboru. Jest ci wstyd. Ale oto Pan mówi: powiedz im, jakom żyw, mówi wszechmocny Pan. Nie mam upodobania w śmierci bezmożnego. Bóg się nie interesuje naszym umieraniem. On nie chce, abyśmy pomarli w grzechach naszych. A raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Gdy mówię do sprawiedliwego: na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. Lecz gdy mówię do bezbożnego: na pewno umrzesz, a on wskutek tego słowa z trwogą odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. I oto znowu ludzka sprawiedliwość. Lecz twoi rodacy mówią: postępowanie Pana nie jest słuszne. Tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, przełożę to teraz na nasze życie. Jeśli doświadczyłeś opamiętania, nawrócenia, jeśli
doświadczyłeś zbawienia, ale odwrócisz się od tego, nie łudź się, że to trwa, że to jest taki instant, że to jest już na zawsze do ciebie jakby przyporządkowane, bez względu na to, jak twoje życie będzie wyglądać. Nie łudźmy się w ten sposób, że kiedy przyszliśmy raz do Pana, może wypowiedzieliśmy jakąś modlitwę grzesznika, że możemy żyć tak, jak żyliśmy do tej pory i jesteśmy zbawieni. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj, wielu ludzi żyje w absolutnym kłamstwie. W absolutnym kłamstwie. Szczere nawrócenie nigdy tych ludzi nie dotknęło. Szczere opamiętanie we łzach, wyznanie, że wszystkie moje drogi były absolutnie złe, nigdy ich nie dosięgnęło. Gdzieś wyszli do przodu, nawet nie wypowiedzieli jednego zdania. Bardziej pokutował ten, który się o nich modlił, niż on sam. I myślą, że są zbawieni, ale tak nie jest. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. A wy mówicie, postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania, domu izraelski. Kochani, to jest takie powtórzenie tego, co było przed chwilką. Ale oto przypomniała mi się pewna historia, pewnego faryzeusza i celnika, którzy przyszli do synagogi. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 9 i 14. I znowu dwoje ludzi, którzy przyszli do synagogi. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni. Jak ważne jest to, abyśmy wiedzieli, kto nas usprawiedliwił. Jak ważne jest to, abyśmy wiedzieli, że nie sami sobie daliśmy rady, albo nie sami z siebie uczyniliśmy cokolwiek, ale Pan Jezus Chrystus nas zbawił. A innych lekceważyli, powiedział to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz był człowiekiem, który w ówczesnym momencie, w czasie, w którym to było powiedziane, był uważany za takiego giganta duchowego, za przykład i wzór, za duchowość, która została ucieleśniona. Duchowy człowiek i także celnik, który był absolutnym symbolem grzechu, oszustwa, kradzieży. I więc tych dwóch ludzi wchodzi do świątyni. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten celnik, który tam stoi. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. To człowiek wielce duchowy. Któż z nas to czyni, co on czynił? Któż z nas może powiedzieć, każdego tygodnia dwa razy poszczę dwa dni? Ale oto przychodzi celnik z tym całym swoim dorobkiem absolutnej przeciwności duchowości. Przychodzi z całym dorobkiem grzechu, kradzieży, oszustwa. Przychodzi i stanął z daleka. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierść swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czyż więc postępowanie Pana jest słuszne? Ten człowiek, który całe życie spędził na grzeszeniu, na grzechach, na grzeszeniu, na popełnianiu mordu, oszustwa i innych rzeczy, nagle w jednej chwili wychodzi usprawiedliwiony. Absolutnie ta przeszłość nad nim już nie ciąży. Ale oto przychodzi człowiek, który całe życie poświęcił na czytanie słowa, uczenia się na pamięć, na duchowości, na poszczeniu i na innych rzeczach. Zostaje absolutnie odrzucony. To jest Boża sprawiedliwość. I kiedy widzę Kościół i zbory, jestem świadom, że i one są pełne takich ludzi.
Z jednej strony faryzeuszy, którzy uważają, że są tak duchowi, którzy patrzą na swoją prawą stronę, jeden grzesznik, na swoją lewą stronę, ten też pójdzie do piekła, ale ja to jestem zbawiony. Osoby, które położyli ufność w swojej duchowości, w sobie samych, że są usprawiedliwieni. Przekonasz się w piekle, przekonasz się, jak to będzie. Już słyszałem takie rzeczy. Łaskę obrócili w rozpustę. Ale są też osoby, które przychodzą w całkowitej słabości, stają przed Bogiem i mówią, jeśli On mnie nie uratuje, to będę potępiony. Jeśli On mnie nie uratuje, to nie będę uratowany. Kochani, kiedyś myślałem sobie, jak to by było, gdyby pośród nas usiadła prostytutka, a więc kobieta, która sprzedaje swoje ciało, absolutna grzesznica, usiadła jeszcze tak ubrana, wymalowana. I pewnie wielu z nas obróciłoby się w jej stronę i powiedziało, co ona tu robi, jak ona jest ubrana. Tak do zboru się nie przychodzi. Co za grzesznik, co ona tu robi. Ja, dzięki Boże, dzięki, że nie jestem jak ta prostytutka, że zbawiłeś mnie, że przychodzę tu zawsze, że daję dziesięcinę, że poszczę. Nie jestem jak ona. Ale w momencie nie zauważyłbyś, jak łzy spływają po jej policzkach i że żałuje każdej jednej chwili, którą spędziła na tej profesji. Nie widzisz jej żalu, nie widzisz jej skruchy. Widzisz siebie w porównaniu do niej za świętego, ale nie widzisz, że ona się w tym momencie nawraca. I Pan Jezus pewnie stanąłby w tym momencie i powiedział, ona wychodzi usprawiedliwiona i cała ta przeszłość zostaje zapomniana, ale Ty masz pracę domową do odrobienia. Tak by pewnie nas potraktował Pan, gdyby w takiej sytuacji byśmy się znaleźli. Okazuje się, że wielu, którzy myślą, że będą zbawieni, nigdy zbawienia nie ujrzy. Ale wielu, którzy myślą, że będą potępieni, zobaczą, jak słodka jest łaska. W takich czasach oto żyjemy. Kochani, pozwólcie, że podsumowuję tym zdaniem, które Pan w swoim słowie zawarł i które już czytaliśmy. Tak mówiliśmy, zaiste ciążą na nas występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć? Powiedz im, mówi Bóg, powiedz im, jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Kochani, to słowo, wierzę, że jest i dla tych, którzy niosą za sobą wielki ciężar, obciążenie grzechu, którzy niosą za sobą ten smród grzechu i nie potrafią się tego pozbyć sami. To jest słowo do Ciebie. Jeśli czujesz wstyd, patrząc na swoją przeszłość, jeśli czujesz ten bagaż, jeśli Cię to obciąża, zechciej wsłuchać się w te słowa, zechciej te słowa przyjąć do swojego serca. Ale jest to też słowo dla tych, którzy już doznali łaski, ale którzy się gdzieś potknęli, upadali. Już jest tak blisko, abyś popadł w grzech i został na zawsze potępiony. Choć byłeś może liderem, choć byłeś może kimś ważnym w Kościele, choć czyniłeś tak wiele, całe życie może poświęciłeś, ale jesteś w takim miejscu, a nie innym. Uważaj, bo to słowo jest także do Ciebie.